Cześć kochani, witajcie, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek cyklu Fajna Pszczyna. Znajduję się przed Pszczyńskim Centrum Kultury i tam za chwilę rozpocznie się casting do pszczyńskiego zespołu Daisy's Ladies. Ja zaraz wchodzę do środka, mam nadzieję, że uda mi się zobaczyć, jak wygląda właśnie taki casting. Mam nadzieję, że uda mi się także porozmawiać z osobami, które tworzą ten fantastyczny zespół. Jeśli i Wy chcecie poznać te właśnie osoby, jeśli Wy chcecie zobaczyć, jak wygląda taki casting z bliska, to ja Was serdecznie zapraszam, chodźcie ze mną. Cześć Basiu, cieszę się, że w końcu daje nam się spotkać. Również się cieszę. Powiedz mi, jak to się stało, że Daisy's Ladies powstał? To był pomysł dyrektora Domu Kultury, Michała Czernka, który śpiewa w zespole Avocado. Jest to męski zespół wokalny. I jego pomysłem, jego marzeniem było, żeby w Pszczynie też był zespół, który będzie promował Pszczynę poza granicami. Będzie to zespół śpiewający muzykę wokalną, a cappella. I jakimś sposobem dotarł do mnie. Mhm. Ja się zgodziłam. I 4 lata temu, w październiku, zaczęliśmy działać. Basiu, Daisy's Ladies to dziewczęcy zespół. Powiedz mi, skąd się wzięła Wasza nazwa? Nazwa nawiązuje do imienia księżnej Daisy. Wzięła się, w sumie już nie pamiętam, chyba dziewczyny, które brały w tym udział, byłyby w stanie więcej powiedzieć. Czyli zrobiłyście burzę mózgów i wybrałyście najlepsze, tak? Chyba tak to było, że wybrałyśmy po prostu Daisy's Ladies i tak zostało. A czy nie myślałyście kiedyś, żeby w zespole też był jakiś mężczyzna, jakiś rodzynek? Czemu nie? Miałyśmy taki projekt z Pawłem Kuklą, z tym, że Paweł nie śpiewał, ale nam grał. Mhm. I pozwoliłyśmy sobie nazwać się Daisy's Ladies and Gentlemen. Czy w przyszłości planujesz, żeby jakiś mężczyzna był? Czy chciałabyś, żeby gdzieś tam się pojawił podczas jakiegoś koncertu? Myślę, że dziewczyny byłyby zadowolone. Ja też. Też mi się wydaje, żeby były zadowolone. Czemu nie? Czemu nie? Czyli jest to temat otwarty, tak? Myślę, że tak. Niech przyjdzie na próbę, dziewczyny tutaj przetestują. Żartuję oczywiście. Mhm. Żartuję. To jest dziewczęcy zespół, także planujemy jednak pozostać w takim pozostać, tak, tak. A powiedz mi właśnie, bo dzisiaj odbywał się casting. Jakiego głosu szukałaś? Dobrego. Osoby, która dobrze śpiewa, ale również będzie chciała współtworzyć ten zespół, bo śpiewanie, powtórzę się, w zespole, to jest się jednym z kilku osób. By osoba potrafiła znaleźć się w grupie. Oczywiście tutaj są partie dla solistów, ale po zaśpiewaniu solo osoba wchodzi do grupy i współtworzy to jako jedna z kilku osób. Czyli to jest ważne, żeby ta osoba była tego świadoma, że śpiewanie w wielogłosie to nie jest tak, jak się wychodzi na scenę i wystąpi i to jest jakby jest odpowiedzialna za swój występ. Tutaj nieobecność jakiejś osoby na próbie. Powoduje, że traci na tym cały zespół. Dziękuję Ci bardzo, Basiu. Dziękuję Ci bardzo, że zgodziłaś się porozmawiać ze mną. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie porozmawiam też z dziewczynami. Dowiem się, co one planują i czym dla nich jest śpiew. Dzięki bardzo. Ja również dziękuję bardzo. Jesteś w zespole od dłuższego czasu. Tak, od 2 lat jestem. Opowiedz, jak to się stało, że w ogóle dostałaś się do zespołu? O castingu dowiedziałam się od mojej siostry, Natalii, która również tutaj śpiewa w zespole. Dostałam się, bardzo byłam szczęśliwa, bo zawsze chciałam śpiewać w takim zespole z dziewczynkami. I jestem cały czas taka szczęśliwa, bo jak po prostu się budzę rano i wiem, że mam przyjść na próbę i spotkać się z moimi kochanymi dziewczynami i zobaczyć panią Basię, to tryskam dobrym humorem i jest super. Tak. A co oprócz śpiewania jeszcze robisz? Starszy lubię gotować. Mhm. I
zajmuję się moimi zwierzętami. A masz jakieś fajnie sprawdzone przepisy na taki super obiad w 15 minut? Tak. Tak? Tak. Makaron rurki, do tego kurczaczek. Ale pierś z kurczaka? Tak, pierś z kurczaka, pokrojona w takie drobne kosteczki. Do tego suszone pomidory, bazylia, szczypta oregano, sól, pieprz i dużo czosnku. Aha, i czym popijamy? Coca-Colą pewnie? Absolutnie. Wodą mineralną? Wodą niegazowaną z soczkiem malinowym. Powiedz coś o tej twojej pasji, tej drugiej cudownie pośpiewaniu. Oprócz śpiewania, właśnie najważniejszą rzeczą w moim życiu jest malarstwo, które prawie codziennie praktykuję. I staram się robić to tak, by innych też zarażać po prostu tą pasją. Marta, powiedz, co oprócz muzyki jeszcze lubisz? To znaczy teraz na przyjemności raczej nie mam czasu, więc poświęcam swój wolny czas na naukę. Niestety muszę się przygotowywać do studiów. Jeszcze wracając do tej muzyki, to chyba lubię śpiewać poezję. I piosenka aktorska to jest coś, co uwielbiam robić. A ty jesteś w zespole najkrócej, bo z tego co wiem, to dopiero od niedawna. Opowiedz, jak to się stało, że w ogóle zdecydowałaś się wziąć udział w casting? Śpiewałam sobie już w jednym zespole. I jest to zespół z muzyką rockową, trochę popu, bluesa. Ale zawsze chciałam śpiewać właśnie w takim chórku, na głosy, to taka delikatna muzyka. No i spotkałam ogłoszenie w szkole. Plakat był, że szukają do Daisy's Ladies dziewczyn. No i tak jakoś przyjechałam. Były tak na spontana. Zaśpiewam Hallelujah Koena. Bez podkładu w ogóle. Mówię, jak przyjmą, to przyjmą. A jak nie, to nie. No i tak jakoś. Udało się. Udało się. Zadowolona jesteś? Tak, bardzo. A możesz dać nam próbkę swojego głosu? Hallelujah. Hallelujah. Mamy fanpage na Facebooku, zapraszamy do polubienia. Lubi nas już prawie 500 osób. Również na stronie Pszczyńskiego Centrum Kultury można znaleźć kontakt do nas, czy przez dyrektora Pszczyńskiego Centrum Kultury. Oczywiście zapraszam na YouTube, tak, gdzie można znaleźć nasze nagrania. Czy macie swój kanał na YouTube? Tak, możemy zaprosić na koncert kolęd początkiem stycznia i myślę, że w tym roku będzie to zupełnie inaczej niż do tej pory. W pięknej oprawie i nie wystąpimy same. Fajnie. Ale myślę, że szczegóły później. Właśnie bardzo dziękuję, że mogłam przyjść do Was na casting, że mogłam także uczestniczyć w próbach zespołu. Poznałam fantastyczne dziewczyny, które tworzą ten fajny zespół. Dziękuję bardzo, że zgodziłaś się także porozmawiać ze mną i powiedzieć mi trochę na temat zespołu, na temat swojej pracy. A ja również dziękuję bardzo tym, że zainteresowałaś się tym tematem i prowadzisz taki blog. Fajna pszczyna. Kochani, dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Mamy nadzieję, że ze mną i zespołem Daisy's Ladies spędziliście miło czas i zapraszamy Was na kolejne filmy z cyklu Fajna Pszczyna. Cześć! Pa! Kochana Soniu i Kseniu, utknęłyście poza granicami Śląska, ale w dalszym ciągu jesteśmy sercem i muzyką z Wami. Kochamy Was i brakuje nam Was bardzo, bardzo, ogromnie. Bardzo. I jeszcze chciałabym coś powiedzieć, że nasza wspaniała koleżanka Marta jest najwspanialszą koleżanką na świecie. I wszystkie jesteście wspaniałe. I pani Basia też jest wspaniała.